Partnerami magazynu Pod Ratuszem są Muzeum Podlaskie w Białymstoku, Księgarnia Świat Książki, Stowarzyszenie Rynek Kościuszki. Mecenasem magazynu Pod Ratuszem jest prezydent miasta Białegostoku. Chciałbym się, żeby to było miejsce z klimatem. Ulica Warszawska to bez wątpienia jedno z najciekawszych miejsc w Białymstoku. Niestety z dnia na dzień zmienia ono swoje oblicze. Właśnie tu, jak grzyby po deszczu, wyrastają nowoczesne budynki, psujące wygląd zabytkowych kamienic. Trzeba jednak przyznać, że wiele z nich jest tak zaniedbanych, że dosłownie rozsypuje się w oczach. Nie ma wątpliwości, że powinniśmy o nie zadbać. W nich bowiem zaklęta jest magiczna historia naszego miasta. Budynek, przy którym stoimy, trudno by zaliczyć do jakiejkolwiek atrakcji, ale w rzeczy samej jest atrakcją. Pierwsza rzecz, jego forma, która wydaje się nie jest niecodzienna, a mianowicie, proszę zwrócić uwagę, ma murowaną ścianę frontową, reszta, wszystkie trzy pozostałe ściany są drewniane. To jest taki archaiczny sposób budowania, typowy zresztą dla Białegostoku jeszcze w XVIII wieku. Ten budynek pochodzi jednak z przełomu, z drugiej połowy, z końca wieku XIX. Dlaczego chciałbym zwrócić uwagę na tenże niepozorny budynek stojący przy ulicy Warszawskiej 31? Proszę sobie wyobrazić, że w takim małym domku mieściła się od 1919 roku redakcja jednego z najlepszych polskich tygodników, Chaty Polskiej. Tu mieszkał redaktor, dziennikarz, redaktor naczelny Jan Olech. Z tym miejscem związane są więc początki polskiej prasy w niepodległym Białymstoku. Tygodnik był tu składany, tu przygotowywany, tu spływały korespondencje i co ważne, korespondencje z całej Polski, ponieważ później był kolportowany jako ogólnopolski. Do 1924 roku, po tym roku już niestety został przeniesiony do Warszawy. My powinniśmy pamiętać, że ten niepozorny domek to jest piękna karta polskiego dziennikarstwa, historii polskiej prasy w Białymstoku. Mecenasem magazynu Pod Ratuszem jest prezydent miasta Białegostoku. Chciałbym się, żeby to było miejsce z klimatem. Partnerami magazynu Pod Ratuszem są Muzeum Podlaskie w Białymstoku, Księgarnia Świat Książki, Stowarzyszenie Rynek Kościuszki.